niestety jest tak, że wiesz co, większość rozmowy, 95% jest na inny temat, 5% jest na temat Jana i tylko to jest cytowane ja mam, i tylko to jest nie, highlight. Nie, ale ja mam tutaj bardzo pytań, dużo pytań na twój temat. Na przykład, bardzo się cieszę. Jak się podrywa miliardera? O, no... To jest dobre pytanie. Aneta, to było pytanie z... To jest pytanie ale, z mojej listy. No, ale, przysięgam, pokażę ci. Ale, nie, ale co, podchodzisz na przykład i mówisz tak, przepraszam, nie ma pan rozmienić miliarda złotych? Nie, kopsnij szluga z przejarunkiem. Naprawdę tak było? Nie. Chcesz, że wiecie, tak. jak to wyglądało? Tak. Krótko i na temat i kończę. Stałam przy barze. Stoisz przy barze. 150 osób wokół mnie. Mhm. I to było wszystko. Nie musiałam zrobić nic i nie wierzę w to, aha, powiem ci szczerze. No. Nie wierzę w żadne techniki podrywania, oprócz tego, że albo masz energię, która przyciąga, albo energię, która odpycha i wysysa. Bo według mnie to są ludzie i energia na świecie są podzieleni na dwa bieguny. Mhm. Jedna to jest energia rozwoju i braku, pretensji, złości i tak dalej. Tak, i często bardzo słyszę od kobiet, na przykład przychodzi do mnie dziewczyna i mówi tak, słuchaj, nie mogę sobie znaleźć faceta, nie to, nie tamto. Oni są wszyscy bez jaj, beznadziejni, porąbało ich, boją się silnych kobiet i tak dalej. No to ja mówię, to dziewczyno, no to jak ty chcesz tego mężczyznę, swojego życia przyciągnąć, skoro ty już teraz go nienawidzisz? Mhm. Więc albo masz taką energię, czyli wysysającą, okay, albo masz energię, która cię niesie. No to ja mam zdecydowanie energię wysysającą. Nie, ale jaką ja mam energię twoim zdaniem? Bo tak próbuję, znaczy ja nie mam kłopotów ze znalezieniem partnerki. O, to wiemy. To wiemy. Wiesz co? Prawdopodobnie. Punkt dla Joanny Przetakiewicz Rojens. Rojens. Ja mówię po holendersku. Myślę, że gdybyśmy się założyli, kto zna więcej kobiet, to na pewno ja, ale znamy je inaczej, bo ja z nimi rozmawiam, wiesz? No ja czasami też. O, wiesz co, to nie było fajne. Błagam cię. Nie.